Cześć! Witajcie tutaj Maciek i Klocki, a dzisiaj policyjna motorówka i kryjówka złodziejaszków. Tak to nazwano. Chyba powinno być odwrotnie, bo jednak to miejsce jest ważniejsze, ale niech tam będzie. To detale. 311 klocków w środku. Cena katalogowa 130 zł bez grosza. Dystrybucja dość ograniczona, ale znajdziecie na necie za 100-105 zł. Wystarczy dobrze poszperać. Trzy minifigurki. Najmocniej podoba mi się jeden z tych przestępców. Ma taki powiedziałbym hmm, mocno gangsterski look. A jeżeli chodzi o panią policjantkę, Oj, zmarszczki na twarzy, ona już patroluje na brzeże od wielu, wielu lat, a że to stresująca robota, no to widać to na facjacie. W każdym razie otwórzmy, sprawdźmy, czy ta kryjówka jest warta swojej ceny, a może nie. Mam duży sentyment do takich kontenerów, bo jeden z pierwszych zestawów po moim powrocie do duńskiego producenta to była właśnie taka kryjówka przy skałach. Kontener był oliwkowy, był tam chyba jakiś helikopter, na pewno kojarzycie ten zestaw. Z aktualnej fali to chyba najmocniej będę wam wciąż polecał. Ten taki mobilny posterunek policji, tak to nazwijmy. Właściwie to byłaby to jakaś ciężarówka policyjna, ale ta jest naprawdę przykokszona. I niektóre rozwiązania po dziś dzień no, sprawiają, że cmokam z uznaniem. <laughs> Dobra, otwórzmy ten secik. No tutaj nie będzie żadnego Rocket Science, ale kilka elementów może być fajnych. Podoba mi się to, że mamy różne listy gończe w przeróżnych zestawach. I można to sobie zbierać na podobnej zasadzie, jak na przykład te sztandary kolekcjonerskie w Lego Ninjago. Dwie szare płytki. Jest ta nowa kratka, nowe ogrodzenie. No i kontenery w dwóch barwach. Okej, okay, tutaj widzę już tor z tego Gangusa. <laughs> Fajnie. No i mamy. O, w tak niewielkim zestawie. Papierową teczkę na instrukcję i powiem Wam, to jest chyba standard, do którego trzeba byłoby dążyć, żeby to się tam w środku nie powyginało. Dobra, arkusz z naklejkami. Nie ma tak różowo. O, miałem nadzieję, że ta ryba będzie nadrukiem, ale jak widać, nie. Oprócz tego były tam jeszcze płomienie oraz monitor. Okej, okay, nieźle. No i trzy książeczki. Tak, to całkiem logiczne, bo właściwie ten zestaw no, składa się z takich trzech, a może nawet czterech głównych konstrukcji. Ile worków z klockami? No, pewnie będzie trzy. Być może fragment speedbuildu was czeka, a jak nie, to po prostu lecimy do przeglądu. Co jest? Czemu ten klocek nie chce wejść? Aha, no dobra. Wszystko rozumiem. Czy wy to widzicie? Czy na kamerce to jest dobrze widoczne? Klocek jest powyginany niczym czekolada, którą zostawiliście na plaży. Ależ to fatalnie wygląda. O, słabo, słabo. Jakość grup LEGO leci w dół. Niestety. Mniej więcej 20 minut i naszym oczom ukazuje się kryjówka przestępców w dokach. Konstrukcja była przyjemna, poza tym jednym momentem, gdzie wyciągnąłem krzywy, uszkodzony klocek, i tego niestety nie dało się wczepić na płytkę. Ech, dlatego podmieniłem barwy tego górnego konteneru, i on teraz jest oliwkowy. Nie miałem tych klocków po boku, więc tam są bardziej takie zielone, piaskowo zielone, nieważne. W każdym razie mamy tutaj także dwie motorówki. No ta mniejsza jednostka chyba byłaby jakimś skuterem wodnym, ale to jest kolejny potencjał na zabawę, na gonienie i tak dalej. 20 cm wysokości, najwyższym punktem jest ta antenka przy radarze później 21 cm długości, no i potrzeba powiedzmy takiej półki, co ma 11 cm głębokości, żeby to tam pomieścić. Oczywiście wtedy motorówki stawiamy jakoś bokiem i wtedy to się broni. Jest kilka fajnych detali, o na przykład ten plakat, ten list gończy, no i informacja, że tędy mogą przepłynąć tylko i wyłącznie takie niższe statki, niższe motorówki, maksymalnie 3,5 metra. To nie jest wcale dużo. Mamy tam znaki ostrzegawcze, mamy siatkę i to mi się podoba. To co, zerknijmy, co znajduje się w kryjówce i ogólnie się trochę pokręćmy. No, macie rację, od tyłu ta kryjówka nie wygląda zbyt ekscytująco. Podobnie było w przypadku więzienia na klifie, gdzie niektóre pomieszczenia były strasznie słabo zagospodarowane. Okej, okay, zdejmuję dach. Puśćmy tutaj więcej światła. Dobrze, że da radę to zrobić. No i zabiorę minifigurkę, żeby nam nie zasłaniała tego komputera. To jest chyba all in one. Nie widzę tutaj jednostki centralnej. No i mamy klawiaturę. Szkoda, że nie dorzucono jakiegoś krzesła. Tutaj może stolik, albo jakiś zrabowany safe. No to zawsze się sprawdza, chociaż głupi ekspres do kawy by się przydał. Możemy zrzucić ten ładunek na policjantkę. Okej, okay, fajnie, to jest pierwsza funkcja bawialna i właściwie bylibyśmy w stanie cały ten kontener zdjąć i jakoś to przebudować. Okej, okay, w porządku. Nie jestem fanem tego rozwiązania, że to wszędzie zostało tymi samymi płytkami obramowane. No i dałoby radę tutaj chyba jeden fragment toru dodatkowo dorzucić. Dokładnie tak samo jak na przodzie. Nie jestem przekonany, czy to jest pupil policyjny, a może psiak przestępców. No a z drugiej jednak strony miskę żeśmy zidentyfikowali tutaj na piętrze. No, natomiast na pudle wydaje mi się, że ten Pitbull goni jednego z rzezimieszków. Nie ma niby drzwi, trzeba się wsunąć oknem, no ale okej, okay, to w końcu kryjówka. I dlaczego mamy tutaj dostawiony kolejny kontener? Już ten przycisk powinien być jakąś wskazówką. Możemy ekspresowo ze środka wyciągnąć drugą motorówkę. Dlatego tutaj na przodzie jest taka dziura, żeby wiecie, ta klapa miała gdzie uciec. Trzeba naprawdę solidnie nacisnąć, żeby jak z procy ta motorówka wyleciała. Druga funkcja bawialna. A właściwie takim trzecim featurem jest schowek tutaj na pomoście. Dwie sztabki złota. Fajnie, ja bym tam widział jeszcze jakieś koło ratunkowe, może jakiś łańcuch, no ale mamy co mamy. Ten zestaw jest trochę ekonomiczny, ale tak naprawdę, pod jakieś historie i zabawę to wszystko się tutaj nadaje. No i nie wiem, czy wspominałem, jestem fanem takich detali, jak na przykład ta ryba. Ona tutaj pasuje. Nie wiem czy się ze mną zgodzicie, napiszcie w komentarzach, ale wydaje mi się, że ta niewielka motorówka byłaby świetnym dodatkiem do magazynu Lego City, pod warunkiem, że tutaj na masce mielibyśmy nadruk i do tego taki przestępca w świetnym dresie w okularach, ależ to by śmigało i sprzedawałoby się jak szalone. W każdym razie przyjrzyjmy się większej jednostce. No, mamy tutaj motorówkę policjantów, taką dość mocno generyczną. Niczego tutaj nie odkryto. Z tyłu turbina. Kiedy konstruowałem, to bałem się, że to będzie takie krótkie, bo dopiero później konstruujemy tą tylnią część. No i co my tutaj mamy? Jakby kratę. I to właśnie sprawiło, że pomyślałem, że jest tutaj miejsce dla psa, no bo on tutaj z pewnością miałby dość wygodnie i mógłby zaatakować przestępców, wyskakując z pokładu. Oprócz tego, no mamy coś w rodzaju kierownicy, mamy światło, tutaj światła na górze. Nie rozumiem tylko dlaczego nie dali nam żadnego nadruku. Wiecie, zegary, takie sprawy, przecież to jest abecadło jeżeli chodzi o motorówki. No, i podoba mi się to, że właściwie ładnie to wszystko mamy szybą okrążone. O, trochę tylko gorzej z wsiadaniem do tego pojazdu, ale powiedzmy, że pani policjantka jest zręczna. No i jeżeli startujemy z poziomu jakiegoś, powiedzmy, pomostu, to nie byłoby takie aż znowu trudne. No i tutaj mamy ślizgacze, więc całkiem przyjemnie się tym śmiga po jakimś dywanie, niekoniecznie po takim tle fotograficznym. Ogólnie jestem zadowolony, ale to nie jest żadne rocket science. No i aż by się prosiło o jakiegoś małego zwierzaka wodnego. Na przykład rekina albo małego rekina. Ależ to byłby czat, bo właściwie takich mniejszych to nie mamy, tylko te ryby. Chyba jest tak, że ostatecznie mam mniej pretensji odnośnie wykonania minifigurek niż samej konstrukcji, która ma tam liczne mankamenty. No bo rozpocznijmy od pani policjantki. Ona została wyposażona w kajdanki, ale ta czupryna no jest w niebyle jakim kolorze. To się bardzo rzadko przytrafia. Jest kamizelka ratunkowa... A pod nią całkiem niezłe odblaski, gwiazda policyjna, no i masa, masa detali. Następnie złodziej taki bardzo stereotypowy, ma worek, ma czapkę i jakąś chustę. Okej, okay, pod elementy całkiem to niezłe. Ciekawie wygląda ten pas przewieszony przez całe plecy, no ale gwiazdą tego zestawu jest główny zbój. To może być jakiś Wladimir albo ktoś taki. Brakuje tylko bejsbola, bo jest złoty łańcuch całkiem pokaźnych rozmiarów. Są jakieś paski na dresie, no i ogólnie on jest tak nieźle rozpięty, trochę ukazuje klatę. Ona niestety nie jest owłosiona, ale nie można mieć wszystkiego. Dodatkowo fajnym smaczkiem są te okulary. Taka minifigurka, jeżeli byłaby kiedykolwiek w magazynie Lego City, no byłoby wspaniale, ale nie chcę się powtarzać. Do tego piesek. Tam jeszcze na górze mieliśmy dwie pomarańczowe ryby. No, żyć nie umierać, ale szkoda, że nie ma tego małego rekina. Wiecie co? Dzisiaj was chyba zaskoczę. Mamy tutaj dużo funkcji bawialnych, młodsi odbiorcy powinni być zadowoleni, dlatego 8 plus na 10 to chyba odpowiednia nota. Jeżeli chodzi o te elementy bawialne, no to mamy ucieczkę z kontenera, następnie skrytkę na pomoście, wiadomo, można również popływać sobie motorówką, no i możliwość zrzucenia ładunku ryb na głowę przeciwnika. Jest kilka nadrukowanych klocków. No jest też kilka braków i niedoróbek, ale niech już tam będzie. Dobrze, że ten zestaw da radę dorwać za około stówkę. Klocki zapasowe. Najciekawsza jest chusta oraz kajdanki. To by było na tyle. Jestem ciekaw Waszej opinii. Czy ten zestaw Was przekonuje, czy może nie bardzo ze względu na te wizualne ułomności. Trzymajcie się, pa!